Powoli zsunął się z kanapy, tak żeby nie obudzić pana i drzemiących w środku sprężyn. I cicho, cichuteńko przeszedł do przedpokoju. Niestety drzwi były zamknięte. Ale przypadek, który jest sprzymierzeńcem wszystkich wielkich przedsięwzięć, który podróżnikom pomaga odkrywać nieznane lądy, a wodzom wygrywać przegrane bitwy, przypadek, ta gwiazda odważnych, przyszedł również z pomocą Ferdynandowi. Oto kiedy tak stał pod drzwiami, ze smutnie spuszczoną głową, przekonany, że nic z tego nie będzie, usłyszał na schodach znajome kroki. To był listonosz. Och, żeby tylko miał list do pana albo do pani, westchnął Ferdynand. Po chwili rozległo się delikatne pukanie ołówkiem do drzwi. Pani zjawiła się bardzo szybko, otworzyła, a wtedy Ferdynand chyłkiem przeszedł pomiędzy nogami listonosza, które w ten sposób stały się dla niego łukiem triumfalnym prowadzącym w daleki świat. Listonosz i pani byli tak zajęci, że niczego nie zauważyli. Pani zamknęła drzwi, listonosz poszedł piętro wyżej. Ferdynand został sam na schodach. Zbliżała się najważniejsza chwila. Po raz pierwszy w moim życiu, pomyślał Ferdynand, zejdę ze schodów tak, jak trzeba. Jestem wzruszony, dodał. Jestem szczerze wzruszony. Stanął na dwóch tylnych łapach, prawą przednią położył na poręczy i powoli, krok za krokiem, zaczął schodzić w dół. Poszło niespodziewanie dobrze. Z drugiego piętra na pierwsze schodził, co prawda z odrobiną niepewności, właściwą wszystkim debiutantom, ale za to z pierwszego na parter schodził już nie debiutant, ale wytrawny, pewny siebie bywalec najświetniejszych klatek schodowych. Na parterze nawet zaczął pogwizdywać. I tym pogwizdywaniem, które dodawało jak gdyby lekkości jego wrodzonemu wdziękowi, wyszedł na oświetloną południowym słońcem pełną ludzi ulicę. Znał ją nie od dziś, ale tak jak dziś. Patrzył na nią pierwszy raz. Dotychczas biegł zawsze z nosem przy ziemi, nie wiadomo dlaczego, trącąc najlepsze widoki. Teraz kroczył dostojnie, majestatycznie, z głową podniesioną wysoko. I nagle zobaczył wszystko to, co z całą pewnością oglądali pan i pani, kiedy wychodzili z domu. Wysokie domy, drzewa, które składały się nie tylko z samych pni. Ale miał jeszcze w górze liściaste korony, latarnie zakończone mlecznymi lampami i błękitne niebo, po którym przesuwały się pierzaste obłoki. Ulicą jechały tramwaje, autobusy, samochody, a chodnikami szli przechodnie. Jedno, co trochę zastanawiało Ferdynanda, to to, że niektórzy jakby się troszkę za nim oglądali. Przystanął przed kwiaciarnią, obok której wisiało wielkie lustro. Przyjrzał się sobie z jednej, z drugiej strony. Tak, powiedział. Rozumiem. Muszę natychmiast iść do krawca.